Wiśnia Szeryki, witam w kolejnym odcinku z Active. Dziś będzie bank. Co wy na to? Kurde, farma to mnie prawie przerosła. Easy to easy, jadę z bankiem, też ma być easy. Uuu, 500 tysięcy, tutaj jest typek. Ciekawe, czy mnie zastrzeli. Chyba nie. Jeszcze nie złamałem żadnego prawa, w ogóle to jest policjant albo strażnik. Tam ktoś jest, czyli ja mogę sobie do tego banku na spokojnie wejść. Zbadać grunt, dopóki nic nie przeskrobię, to nikt mnie nie powinien tu zabić. Czy jak wejdę tu, to coś się stanie? Nie, chyba jak otworzę te drzwi, to dopiero wtedy. Okej. A, już 5 koła w kieszeni. Painting. I tu nic więcej nie widzę. Dobra, wychodzę stąd. Ekspresu do kawy niestety nie mogę sobie zabrać. Te drzwi zamknę, żeby nie było, że coś ukradłem. Potrzebuję broni. Broń gdzieś w takich grach zawsze leży. Na przykład za budynkiem. Okej. O właśnie, o tym mówię. Czy ja mogę w jakiś sposób schować tą broń? Chyba nie. Jak już ją mam, to już ją mam. Tamtego fajnie by było wyeliminować. Ale zobaczę, co się da zrobić bez... Nikt mnie nie widział. Mam 4 próby. Jeden. I dwóch tu wejdzie. No nie, są szybsi ode mnie. To nie fair. Jeszcze raz. Gdzieś tu powinien być jakiś kod. Jest kod. Czy to nie kod? Password. Bond, lace, cars, back, dog, bank, cash, bond. Nie ma to jak z dachu mieć dostęp od razu do sejfu. Take explosive. Czyli mam granaty. Dobra, powinno starczyć. Czyli mogę wysadzić to miejsce. Ale wtedy włączy się alarm. Tak. No dobra, to tak. Nie bank. Cash. H. Dobra. Co ma jeszcze H? Shoot. Tylko. Nie. Jak to się resetuje? Fuck. Dobra. No, na plantera się nie opłaca. Trzy, a, rys. No i huk. Dobra, czekam na nich. Oni są lepsi ode mnie. Ale został tylko jeden strażnik, więc...
Nie! $500,000, no to chyba stąd zbiorę. Mam taką nadzieję. Nie no, kozak. Nawet nie muszę tam nigdzie wchodzić. Nie no, puste skrytki, jaja se robią. Taki złodziej to już w życiu nie musiałby w ogóle iść na żadną akcję, chyba że ja to po prostu robię dla fanu samego, bo na pewno nie po to, żeby zarobić jeszcze więcej. Już to jest na całe życie, otwierasz lokatkę w banku i tyle. W darowiznie od szwagra i jest git. Zegareczki. No, miałem 500,000 zebrać, zebrałem więcej. Tędy nie wyjdę, bo będzie przypał. Idę tędy. Na dach. Tu. Ciekawe, czy jak mnie zobaczą z ekwipunkiem jakimś pełnym stafu, to mi coś zrobią. Nic mi nie robił, więc... zawsze muszę jeszcze coś dobrać, tak dla zasady. No to nie był duży hajs, więc... Nie opłacało się tu wchodzić nawet. Ale to, co możliwe, to po prostu zabieram. Tam bym jeszcze wszedł, ale już wolę nie cwaniaczyć. Jup! Zrobione! Tadam, bank obrabowany, już nie powinienem pracować do końca życia, ale nie, przenoszę się na medium, bo trzeba spełniać swoje ambicje i wspinać się po szczeblach, nie wiem, kariery, osiągnięć, umiejętności i sprawdzać się, żeby być najlepszy. I mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę, suba, dzwoneczek i komentarz, co o tym sądzicie, czy jestem koksu, czy raczej powinienem jeszcze zabić tych ochroniarzy, co wydaje mi się, że jest bez sensu. No i zapraszam do następnego odcinka. Wiśnia Szeryki.